Witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym filmie na kanale. W pierwszej kolejności chciałem podziękować za mały sukces przekroczenia 50 subskrypcji. Mam nadzieję, że tendencja będzie rosnąca. Będę mógł rozwijać z Wami ten kanał. Ilość łapek, która pokazuje się pod filmami, wskazuje na to, że komuś to się podoba. Motywuje to mnie do wrzucania kolejnych materiałów. Myślę też nad ciekawostkami. Informacjami z ptaków, które posiadam. Może coś by Was interesowało. Może bylibyście ciekawi, może macie jakieś pytania. Chętnie odpowiem. Propozycje proszę zostawiać w komentarzach pod filmem. W następnym filmie udzielę odpowiedzi. Ale przejdźmy teraz do spraw bieżących. Gołąbki, które posiadaliśmy, okazały się dwoma samcami, tamta parka. Niestety hodowca, od którego brałem, nie był w stanie mi wymienić jednej sztuki na samicę. Zabrał obydwa ptaki, ale nic straconego. Posiadamy kolejne nowe sztuki, nowe nabytki. Jest to 4 sztuki, para białych szeków, razem z dwoma młodymi od nich. Widać je właśnie tutaj. Jest tutaj samczyk i samiczka. Samczyk jest ten bardziej tutaj biały, samiczka z ciemnymi piórkami. Do składu doszły również parka amady nostrosternych. Są to młode ptaki. Zasiedliły również wolierkę. A także jest jeszcze jeden nowy gość. Kanarek. Szukał nowego domu. Także postanowiłem go przygarnąć, wpuścić tutaj do ptaków. Myślę, że dobrze będzie mu się tutaj żyło. Co tutaj jeszcze Wam ciekawego powiedzieć? Przepiórki znajdują się już w wolierze. Przyłożyłem z klatki, niestety samiczka zeszła z jajek. Nie chciała już wysiadywać. Następnym razem jak usiądzie, po prostu zabiorę od niej samca. Myślę, że to w jakimś sposób pomoże, aby wysiedziała te jajeczka. W wolierze dodałem również parę roślinek, aby zmienić ich wystrój. Jest to kilka tam gatunków traw, zebranych takich po prostu z łąki. Traw, które mają w swych płocach nasiona. Ptaki sobie fajnie to podziubują, podlatują, skubią, mają jakieś zajęcie. Jedyne, co mi tu jeszcze przeszkadza, to ta różowa miska. Szpeci mi tutaj ten wygląd całej tej wolierki. Ale w planach jest coś, co ją zastąpi. Poprawi wygląd, jak i funkcjonalność woliery. Jeżeli jesteście ciekawi, co to będzie, to wpadnijcie na kolejny film, bo mam nadzieję, że uda mi się to już skończyć i w kolejnym filmie będzie można zobaczyć, co to jest. Tutaj pokażę Wam teraz, jak sobie żyją ptaszki. Są jeszcze troszkę przestraszone, ale już się klimatyzują. Zeberki marmurkowe, te właśnie, które są tutaj. O, samiczka odleciała, samczyk tam siedzi. Ta parka zbudowała już gniazdko, odbywają gody, kopulują tutaj, także spodziewamy się niedługo jajeczek również od nich. Para standardowa zeberek, która jest tam z tyłu w klatce w domku schowana, ma aktualnie, jak dobrze pamiętam, 4 młode i jeszcze jedno jajko, z którego dzisiaj powinno się coś wykluć, więc liczę na 5 sztuk. Jeden pisklaczek był, znalazłem go za gniazdem. Nie wiem, coś było z nim nie tak, samiczka go wyrzuciła, był martwy, widocznie wykluł się i padł, nie miał siły na przeżycie. Dodałem w wolierze również tutaj takie małe drzwiczki, które umożliwiają mi podawanie pokarmu, jak i wymianę wody, żeby nie było trzeba otwierać tych całych wrót, które tutaj są, żeby ptaki nie uciekły. Aczkolwiek do prac porządkowych będzie to niezbędne, ale już mam pomysł, jak sobie to zamaskować, aby ptaki nie wylatywały. Oraz będę chciał na tej ściance tutaj z lewej strony dołożyć jakieś drzwiczki, które również te prace porządkowe mi ułatwią. Tutaj spróbujemy podjechać.
coś może wyostrzyć tam dalej. No ciężko jest. Trzy pióreczki spacerują, dłubią sobie. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj wszystko. To ta sławna różowa miska, która po prostu szpeci, bije po oczach. Papużek również dzisiaj posprzątałem. Zmieniłem na dole piasek, wodę, gałązki mają cały czas dostarczane codziennie świeżutkie po to, aby budować gniazdko. Gniazdko już, jak tutaj widać, jest w pełni ukończone. Przesiadują w budce, są puchliwe, ale jak się chwilę posiedzi i przyczai, można je zauważyć. Postaram się uwiecznić je Wam na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że podoba Wam się, że jakość filmu się poprawiła. Przyjemnie się to będzie oglądać. Będę robił wszystko w kierunku, aby filmy były przyjemniejsze dla Was. A więc jeżeli macie, tak jak wspomniałem na początku, jakieś sugestie, chcielibyście o czymś usłyszeć, proszę o komentarze. Wszystko będę brał pod uwagę. I starał się rozwijać. Także jak widzicie, tak jak mówiłem, wolierka i jej obsada cały czas się powiększa. Chodzi tu jak o rośliny, jak i o asortyment ptaszki. I jeszcze to nie jest jeszcze wszystko, co chciałbym, aby tutaj się znajdowało. Te ptaki również będą rotowały, bo gołąbków myślę maksymalnie dwie parki, żeby tutaj były. Zobaczymy, co się z tych młodych okaże, jak one się jeszcze wybarwią dokładnie. Ten jeden jaśniejszy już zaczynam wyłazić na biało, na głowie takie łatki. Zobaczymy, jak to się zakończy po pełnym pierzeniu. Ten jeden wygląda znowu, jakby miał być standardowym, ciemnym. Aczkolwiek jakieś takie białe przebłyski też już się na nim pojawiają. Zamandynek ostrosterny, tutaj ten, teraz widoczna jest samiczka. Ona jest w tym jaśniejszym ubarwieniu. Ale tutaj cały czas lata niespokojnie, samczyk nie mogę go złapać. Chciałem Wam pokazać, jest w ubarwieniu standardowym. O, tam siedzi tak. Trzy pióreczki szkubią. Niestety samczyk, o teraz jak widać, samiczka się czai na jego plecy, ma problem z tym, żeby mu piórko odrosły, ponieważ co tylko pałeczki nowe wychodzą, samiczka od razu za nim biega i skubie, tak jak myślałem, że to są jakieś robaczki. Zastanawiam się, jak temu zaradzić, ale chcę poczekać do momentu, aż naniesie jajek, usiądzie i wtedy będę chciał odłączyć samca od niej na czas wysiadywania, więc samczyk będzie miał czas, żeby się zregenerować. Dostanie jakieś witaminki. I korzystając z sugestii tutaj kolegi pod jednym z filmów, mokrą kocią karmę będę chciał mu podawać, aby witaminy i wszystkie mikroelementy, które są w nich potrzebne, uzupełnić mu dietę, żeby szybciej się opierzył. Małe skrzeki, samcy zeberki, broni, tam w rogu mają gniazdo. Jeżeli coś tylko podlatuje, od razu stara się bronić. Teraz wszyscy wystraszyli się telefonu, ucieki.
niedzielę byłem również na targu w Sulejówku. Myślałem, że tam może coś ciekawego spotkam, niestety, bo niewiele ptaków. Większość to były papuszki faliste. Dwie pary ryżowców, choć niepewne pary. Młode ptaki. Jakieś świergotki. A w większości gołębie, kury, kaczki, jak to zwykle tam bywa. Można było również jaja lęgowe, drobiu zakupić, wszelkiego rodzaju. I pasze, jak i ziarno. Ja zakupiłem dla swoich ziarna, zrobiłem im mieszankę swoją. Podaję im bogatą też już powoli w nasionka listę, ponieważ ptaszki są na zewnątrz, co by mogły się tutaj dobrze czuć. Na dzisiaj chyba byśmy już kończyli. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nowy widzu, jak nie subskrybujesz kanału, to zrób to, aby być na bieżąco. Pozdrowienia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach i dzwoneczku. Dzięki i do zobaczenia.